No i opuściliśmy Aitutaki. Nic nie mówiliśmy ostatnio, bo dużo się działo. Niestety mieliśmy dużo pecha. Możecie sami zobaczyć, zaczęło się od Dingersa. Został podziurawiony niestety, fale były duże, mieliśmy dużo innego pecha. Na przykład tutaj nam ryba zgniła, która się tu ładnie suszyła, musieliśmy ją wyrzucić. Przed chwilą złapaliśmy rybę, prawie złapaliśmy rybę, bo się urwała. No ale co to, mamy ładny zachód słońca. No i płyniemy na Parmestan. Także wszystko się układa dobrze. A co najlepsze, to tutaj termometr dba, żeby nam się humorki poprawiły. Cheers. Drodzy, muszę wam coś powiedzieć, ale najpierw wam coś pokażę. Także zobaczcie sobie tutaj. Tutaj jest Polska, tutaj zaznaczone są Gliwice. Czyli jak dodamy te dwie liczby, oznacza, że wychodzi 180, czyli jestem dokładnie po drugiej stronie globu. 8833 mile od Gliwic. Ale od dzisiaj zaczynam się zbliżać do Polski, a nie oddalać. Więc świętujemy. Wylądowaliśmy na wyspie Palmerston. Jakbyście się zastanawiali, co jest po drugiej stronie globu, jak się przecięłoby na pół wzdłuż południka, na którym leży Polska, jest taka wysepka, zamieszkała przez 60 osób, 3 rodziny. Cała historia zasiedlenia wyspy rozpoczęła się od tego, że pewien Brytol poślubił wraz z 3 żonami, przypłynął tutaj, zamieszkał, zaczęli się rozmnażać i powstała taka oto cywilizacja. Tak ładnie zostaliśmy przywitani kawusią, ciastem. Bardzo przyjemni ludzie. Bardzo przyjemny to będzie rachunek. Inumati tylo. Riakale do mi. Moi drodzy, bekon. Bekon jeszcze ciepły. Ktoś tu będzie miał mokre sny dzisiaj w nocy.
zostaliśmy zaproszeni na jakieś wydarzenie. To chyba jakieś coś związane z pogrzebem, nie wiem. W każdym razie ubrali nas w koszule, bo wyglądaliśmy jak fleje. No ale zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Bardzo ładna uroczystość. Co mi się podobało, to że ludzie po prostu wychodzili po kolei, opowiadali jakieś historie, wspomnienia właśnie związane z osobą, która odeszła. Można było się w krótkim czasie bardzo wiele nauczyć o tutejszej kulturze. A teraz idziemy na lunch. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj są moje urodziny. Zorganizowałem taką małą imprezkę. Przyszło trochę ludzi. Mały poczęstunek. Dokładnie na drugim końcu świata, bo jak się przetnie ziemię na pół, to mamy Polskę. No tak naprawdę to jest czyjaś stypa. Ale jest kupa żarcia i jest mega pysznie. Także nam się udało. A na wesoło generalnie. Muzyka grała. Także ludzie się cieszą tutaj. Nie płaczą. Ludzie, jaka stypa, taka wyżera, że w Wigilię chyba tyle nie jadłem. Skosztowałem chyba, nie wiem, 15-20 różnych potraw, każda inna pomieszane, wszystko, mam nadzieję, że to się wszystko dobrze poukłada musi. Niestety, podczas stypy została ogłoszona smutna wiadomość, kolejna osoba z rodziny niestety zmarła. To musi być mocny cios dla tej rodziny, no ale takie rzeczy się zdarzają. Ale co wam chciałem powiedzieć? Już Maciek wam powiedział o tym, że tutaj William Masters przypłynął właściwie z trzema żonami jakieś 150 lat temu. No i co on tak naprawdę miał robić? No co miał robić? Nie było internetu, a owoc braku internetu objawił się w 23 dzieci. No i te 23 dzieci dalej się rozmnażało i po 150 latach rodzina ma już 3000 członków. Większość jednak migrowała do Nowej Zelandii, do Australii, ale tutaj na Palmerston
liczebność osiągnęła w najszczytowym momencie 300 osób. W tym momencie jest około 60. A my po stypie jeszcze zostaliśmy zaproszeni na lody. To jest najstarszy tutaj budyneczek, zbudowany z wraku. Ale plaża, zobaczcie, jaka piękna plaża. Podobnie jak na poprzedniej wyspie, nie ma tutaj ogrodzeń. Granice działek wyznaczają palmy. I zapytałem się tutaj właściciela tej wyspy, który na papierze ma napisane, że jest właścicielem tej wyspy, że gdybym w przyszłości zdecydował się przylecieć tutaj i zamieszkać, to prawnie nie mogę kupić od nich ziemi. Mogę tylko ją wynająć, zdaje się, na 60 lat, ale to na innych wyspach. Ta jest specyficzna. Oni mi pozwolą tutaj mieszkać, natomiast nie będę właścicielem tej ziemi. Ale powiem wam szczerze, że zastanawiam się, żeby tu kiedyś nie przyjechać, bo jest petarda. Najlepsza wyspa, jak do tej pory, na jakiej w życiu byłem. Tak wygląda szpital, do którego zgłaszają się ciężko ranni w wypadkach na wyspie Palmerston. Nie wiem właściwie, jakie tu mogą być wypadki, chyba tylko jak kokos spadnie z palmy na głowę, ale klinikę mają. Tak wygląda szkoła. Łączna liczba uczniów 15. I tak dużo, bo to 1/4 populacji. Szkoła, która nazywa się Lucky School. Wcale się nie dziwię, że taka nazwa. Chciałbym cofnąć się w czasie i chodzić do takiej szkoły, bo to jest naprawdę, to musi być prawdziwa przyjemność. A co chcę wam jeszcze powiedzieć, to, że podobno po kilku latach nauczania tutaj są gotowi rozpocząć studia na Uniwersytecie w Australii, w Nowej Zelandii. Że poziomem nie odbiegają wcale od innych krajów. Coś pięknego, takie życie. Jeśli zastanawiacie się, skąd na takiej wyspie energia elektryczna, śpieszę z odpowiedzią.
dzieciaki oprowadziły nas po wyspie, pokazały nam jak żyją, jak trzymają świnki, kury, pokazały nam wrak, piękną plażę, ale mnie cały czas po głowie chodzi ten Marsters, który tutaj przypłynął jako pierwszy, założył tutaj rodzinę, no i tak sobie myślę, kurczę, przecież takich atoli to jest jeszcze sporo bezludnych, a przecież tych Polinezyjek też sporo wolnych ciągle po ziemi chodzi, więc... Czy to takie fajne? No tak... No nie może... miał trzy, a ty nie masz żadnej. Na razie. Olusia ściągnij. Oluś. Honotu. Przyjeżdżaj, założymy rodzinę razem. No, a tak poważnie... No to coś w tym jest. Tylko wszystko ma swoje plusy i minusy, nie? Bo ten Marster, jak tu przyjechał, to przez całe swoje życie praktycznie jadł tylko ryby i kokosy. Wszystko spoko, ale ile można. Słuchajcie ludzie, jesteśmy wam winni, właściwie to nie wam, ale ludziom z Palmerstonu, w którym byliśmy, z którego wypłynęliśmy 2 dni temu. Musimy wam opowiedzieć o tym, jak bardzo oni są cudowni. Słuchajcie, tylko przypłynęliśmy, gościu po nas przyjechał łódką, zabrał nas do siebie, jedzenia w opór, kawy w opór, ciastek w opór, dał nam kokosy, rybę, wszystko. My myśleliśmy, że rachunek to nas wyniesie taki, a oni to wszystko robią za darmo. Mało tego, są tam 3 rodziny i te 3 rodziny, jak tylko przypływa łódka, walczą o to, która rodzina ugości turystę i nie mają z tego żadnego profitu. Także najwspanialsi ludzie chyba do tej pory i jedna z najpiękniejszych wysp odwiedzonych. A teraz płyniemy do Niue, jutro powinniśmy być. A Maniurka tutaj cały czas pracuje nad symbolem Polski walczącej. Proszę, jak już kończy. Coś wspaniałego. Brawo, Maniurka. Pierwszy sierpnia zbliża się wielkimi krokami. Pracujemy tutaj nad flagą i nad symbolem Polski walczącej. Polska walcząca, ale marker permanentny został. Jedziemy cipem. Dobrze, że kapitan śpi. Schodzi? Nie idzie cipem, to rozpuszczalnik. Witamy w Niue, państewko małe, wyspa mała i w sumie to na razie tyle, co wiem o tym kraju. Tak, ja coś wiem. Maniura, wiesz coś więcej? Ja coś wiem, to powiem wam. Ogólnie to jest wyspę tego typu, nazywa się atolem wyniesionym, czyli rafa koralowa została wypchnięta do góry, dlatego kształt wyspy jest dość płaski, a brzeg jest dość stromy, także klify dookoła. Właśnie widzicie, że zbliżamy się do brzegu, jest stromo, a cała wyspa jest płaska. A tak poza tym, no to trochę tak oddalona na uboczu wyspa posiada obecnie 1600 mieszkańców. Dużo też osób wyemigrowało do Nowej Zelandii, bo Niue jest zależne od Nowej Zelandii, ma tam jakąś swoją niepodległość, ale tak nie do końca. W każdym razie waluta nowozelandzki dolar, ale ładnie. I plaża. A my jesteśmy tam, na Ladodze.
Jak tu jest ładnie, maniura, co ty na to? Mnie się podoba. Ludzie tutaj mieszkający to ogólnie Polinezyjczycy. No, ale mają tutaj bardzo taką ciekawą tradycję, że w niedzielę oni nie robią nic. Nie pracują i w ogóle jest zakazane, tak? Nawet jak my przyjeżdżamy, to nie możemy snorklować, nie możemy pływać, nie możemy nie wiem co, jeździć na rowerze czy coś. To trochę mi to przypomina ten żydowski szabat, czy szabas. No, ale ciekawe. Każdy, kto przyjeżdża do Niui, musi wiedzieć, że wjazd do tego kraju za jest opłata $80 od osoby. Na szczęście nam płaci kapitan. Ja sobie kupiłem dzisiaj na obiadek za $3 takie spaghetti. Nie mam czym jeść tego. I muszę jeść jak świnka. A z czego Niue słynie? W sumie to z jaskiń. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Nie weszłeś. Nie weszłeś. Od internetu kabla też nie urwałeś. Chyba, że mam za grubą dupę i nie przejdę. Ja. Tylko nie uchop kamerę. Piękna figura, to się zmieściłem, a ktoś tu ma chyba za tłustą dupę. To jak się zablokujesz, to ja tej skały nie podniosę, maniura. Dźwigniesz, dasz radę. Pompę robiłeś? Pompa. O, ślamazara. Moi drodzy, nie wiem, czy ja jeszcze coś w tym odcinku więcej powiem, bo muszę wam przyznać, że odejmuję mi mowę. Zamiast pójść w lewo, 3 razy w prawo. Można iść. I tak to powinno wyglądać w każdym kraju. Idziesz sobie chodnikiem, a tu prysznic, mydło,
i nagie ciało, maniury gotowe do kąpieli. To jest raj dla turysty. Niue. Idziemy teraz zobaczyć jakiś basen. Mamy nadzieję, że jutro w nim popływamy, bo jutro ta wyspa jest tak piękna. Nie da się tego opisać, ale generalnie jest tak piękna, że prawdopodobnie dwa razy sobie ją objedziemy. Dzisiaj i jutro. Jutro też nasz kapitan wynajmuje samochód, więc będziemy mogli samochodem. Pójdzie nam trochę szybciej. Dzisiaj autostopem sobie powoli śmigamy. Zobaczymy, jak wygląda ten basen. Maniura już był na dole. Krzyczy, że brzydko, że woli basen miejski w Pieszycach. Ja zaraz zobaczę, czy jest porównanie, czy też nie ma. Oprócz jaskiń, Niue słynie z tego, że jest tu niesamowicie czysta woda. Można to zobaczyć w takim basenniku. A jak pływasz sobie, to możesz dostrzec rybę nawet z 30 metrów. Także pływasz sobie 30 metrów pod tobą ryba, a ty ją widzisz. I oglądasz. Fajnie, nie? Też myślę, że fajnie. A ty? Termometr myślisz, że fajnie? Myślę, że średnio najeżdża, bo nie do końca umie pływać. I ze wzrokiem też nie najlepiej, więc nie dla mnie takie atrakcje. Pokażę wam teraz najlepszą chyba knajpę, jaką w życiu widziałem. Przede wszystkim jest tak, parking dobrze zagospodarowany, bar open. No i jakieś stoliki, krzesełka, turist, visitors. Znów parking, miejsca parkingowe, ładne, ładne, ładny bar. Chyba właściciel tego domu, tak mi się wydaje, coś otworzył do lochu. Skończyło się chodzenie po ścieżce. Droga wygląda tak. Dalej jest fajnie. Powiem wam w tajemnicy, że jest 8 rano i prawdopodobnie trąbką wszystkich obudziłem. No cóż. Jakiś browarek, drink musi jeszcze poczekać, bo tam przed 12 to nie pije. Ale tak się cieszę. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego populacja tutaj na wyspie przestała się tak szybko rozrastać, to tutaj jest odpowiedź. Tak jest, ludzie mają inne zajęcie. A tu jest dobry przykład. Kurwa, tak.
kurwa, jak tu jest ładnie, ja pierdolę.